Witam Was w kolejnym let's playu, dość krótkim, bo przewiduję na niego tylko 3 odcinki. No ale już dawno nie nagrywałem żadnej gry na NES-a, więc postanowiłem w końcu coś nagrać. No i zagramy dzisiaj w grę Blue Shadow. Mam do dzisiaj kardy z tą grą. Znaczy jej nazwa brzmi tam Kage, czy jakoś tak, nie pamiętam. To jest japońska nazwa w każdym razie, ale przetłumaczono ją na angielski, czy coś w tym stylu, no nie wiem, mniejsza. W każdym razie, mogliście się spotkać z tą grą właśnie pod nazwą Blue Shadow, albo też Shadow of the Ninja. No to zależy, czy wyszła ona w Europie, czy w Ameryce, no mniejsza. Jest to gra bardzo podobna do Ninja Gaiden, z tym, że łatwiejsza, to na pewno trzeba jej przyznać. No i mamy tutaj do wyboru dwie postacie, możemy też grać w kooperacji. Te postacie się od siebie nie różnią, jeśli chodzi o skille. O wygląd i płeć, znaczy o tym w ogóle nie wspominam, bo to widać. Natomiast ja sobie pogram babeczką, ponieważ nie wiem, tak się przyzwyczaiłem. No i cóż, musimy powstrzymać złego dyktatora Garudę. Mamy 5 światów, jak widzicie poruszamy się no dość podobnie co w Ninja Gaiden. Mamy miecz, ale i nie tylko. Tutaj mamy samych prostych przeciwników, żołnierzy, którzy na nas skaczą, małpy oraz takie małe roboty. Właśnie takie. Nie, sorry, to jest jeszcze żołnierz. No, to znaczy, no co w tej grze możemy zrobić? Możemy właśnie chodzić tak, trzymając się czegoś bez użycia nóg, tak, możemy się podciągać do góry, możemy kucać, mamy też shurikeny, które właśnie zdobyłem, także no jest tego sporo. Mamy też inną broń, nie pamiętam do końca jak ona się nazywała, ona miała swoją jakąś japońską nazwę, no i dobra, to jest życie, w każdym razie mam pełne życie, więc nie wiem po co to brałem. Zauważcie, że ci przeciwnicy tutaj, te roboty, są bardzo podobne do tych z Batmana. W Batmanie był podobny przeciwnik, nie wiem, która gra szybciej wyszła. Okej, co prawda mamy muzykę z bossa tutaj, ale to jest tak naprawdę mini boss, który w drugim świecie się pojawia jako normalny przeciwnik. Okej, zabiłem go. O, jeszcze mi jeden shuriken został. Nasze bronie możemy ulepszać, ponieważ miecz początkowo jest tylko bronią, którą można atakować z bliska. Później z kolei, jeżeli ulepszymy tę broń, no to jest to typowa broń, można powiedzieć, strzelnicza, bo mamy tutaj... ona wytwarza takie fale, które też atakują przeciwników. Nasza druga broń to jest taki łańcuch znaczy łańcuch z ostrzem na końcu. I to jest już broń, którą możemy atakować na dalekie odległości. Jej wadą jest jednak to, że przez to nie za bardzo może on, znaczy ma dużą szansę, że ominie te bliskie cele. No i każdą broń możemy rzecz jasna ulepszać, tak jak mówiłem. Z tą różnicą, że jeżeli stracimy trochę energii, to naszą super moc szlak trafi. Okej. Wchodzimy. Nie lubię tych przeciwników, którzy mnie spychają. Czy nasz ninja jeszcze potrafi jeden patent? Otóż, jeżeli przytrzymamy klawisz A oraz B, mówię tutaj w tym wypadku o nazwach tych przycisków na joysticku, przepraszam, joypadzie, to wtedy trochę życia nam ubędzie, ale za to wszyscy przeciwnicy zostaną zniszczeni. Szczerze mówiąc, nie będę tego tutaj używać, bo uważam to za dość bezproduktywne. Okej, tego przeciwnika możemy zaatakować tylko wtedy, kiedy on nas atakuje. No i co jeszcze możemy tutaj zdobyć? To takie zwoje, tylko kurde, szczerze mówiąc, przyznam, że nigdy nie wiedziałem, do czego one służą. Naprawdę. No nie mam kurde pojęcia. Okej, tutaj mamy taki zwodniczy moment, gdzie raz jedna winda tylko przylatuje, raz dwie. Oczywiście musimy iść w
wtedy wskoczyć na windę, kiedy jeszcze jedna będzie się znajdowała nad nią. To jedyny sposób. No i cóż, i już za chwilę będzie boss. Tak naprawdę to ten świat ma najwięcej rund. Pomimo, że są to dość krótkie rundy. No ale dobra, naszym bossem pierwszym jest tutaj taki mech z jednym okiem. No, który potrafi latać oraz wypuszcza ze swoich dział takie pociski. To jest w sumie chyba najgorszy moment, ponieważ on teraz próbuje, o właśnie, odnaleźć sobie cel i zazwyczaj tym celem jesteśmy my. Cel, na którym oczywiście ma wylądować. Okej, już go zniszczyliśmy. Ogólnie z bossami jest tak, że po ich zniszczeniu dostajemy trochę życia. No tu akurat nie miałem tylko 3 kresek, więc one z łatwości mi się odnowiły. No ale gdybym miał załóżmy połowy życia, no to już całość by mi się nie naładowała. No i klasyka NES-owych gier, jesteśmy w kanałach. Ileż to gier się działo w kanałach? Wszędzie te kanały. I atakują nas ninja. Trochę inni od nas. Mają te swoje śmieszne wdzianko. O nie. Ale za to rzucają shurikenami, tak jak my. Tu będzie kolejny miniboss. Znaczy, nie będzie miał paska życia, tak jak poprzedni. No ale okej, jest to taki wąż, który nas atakuje strzałami. No i się wyłania to z lewej, to z prawej. Głównym problemem jest... Znaczy nie, no głównym problemem jest to, że czasami się chowa tak, że nie możemy go trafić. Ale na ogół jest dość prosty. Ten przeciwnik mi nie daje spokoju. To jest pytanie, co było pierwsze? Batman czy... to? Chcę wiedzieć, kto od kogo zgapiał. Okej, cieszę się, shurikeny się nam zmieniają stopniowo. Raz w właśnie te strzały, to za pierwszym razem. Raz w samo naprowadzające niby shurikeny, które nawet moim skromnym zdaniem bardziej szkodzą niż ułatwiają drogę. Kurde, mogę wziąć tę drugą broń, bo przy bosie będzie no dość potrzebna. Tego kolesia z bumerangami też nie lubię, on... To jest tak, to jest przeciwnik, który traci swój bumerang po tym, jak go zabijamy. Ten bumerang spada. Okej, kolejni przeciwnicy, których nie lubię. To jest naprawdę bardzo dużo upierdliwych takich przeciwników. Nigdy nie wiem, jak ominąć tamte podwójne te gazy. Nie wiem, kurde, jak to nazwać. Dobra, wezmę miecz, skoro już zapomniałem wziąć tamtej broni. Na pewno ją jednak wezmę w kolejnym świecie. Tamtego kolesia z bumerangiem przeskoczyłem, bo naprawdę nie chcę mi się go zabijać. Okej, ten robot nam się pojawi też w trzecim świecie. On ma taką głupią moc, że potrafi się rozdzielać. No i góra nas do nas strzela. A dół biega w szaleńczym pędzie. Tutaj się warto udać z tego względu, iż będziemy tutaj mieli chwilę, zaraz. Okej, ta broń mi się przyda na pewno. Tego przeciwnika nie będę zabijać, ponieważ mamy bomby. Bomby są bardzo mocne. Mamy ich mało, bo 5. No i fajnie, gdyby jedna na bossa nam została. O, jak widzicie, tutaj to są zwyczajni przeciwnicy. A zresztą, dobra, niech stracę. Najważniejsze rzeczy w sumie już mam. Okej. Naszym kolejnym bossem będzie taki pancerny wóz. No i to, co musimy zrobić najpierw, to zniszczyć mu ten... mu to działko. Ono ma 8 żyć.
No i tak, dzięki temu, że zniszczyliśmy to działko, nie tyle ono do nas nie strzela, co możemy się bezpiecznie schronić, no właśnie, pod tym wozem, bo on nas atakuje takimi ognistymi strzałami, które, no, niczym meteoryty spadają w naszym kierunku. No i żeby go zniszczyć, musimy uderzać mu w czuły punkt. Oczywiście on się broni za pomocą swoich strzał. Okej, teraz jeszcze powinien wyjechać normalnym rytmem. O nie. Źle zrobiłem, bo powinienem się szybciej schować tam. Okej, teraz jak na mnie szybko tak pędzi, to już w ogóle nie ma sensu go atakować. Bo zderzenie z którymś z tych pocisków jest wręcz nieuniknione. Dobra. Myślę, że tak jeszcze 3 spotkania z tym okiem i już będę mógł zniszczyć ten wóz. A może nawet i mniej. Któż to wie? 4 życia. Dobra, w sumie to mogę trochę życia stracić. Okej. A i widzicie, teraz mi całego życia nie naładowało. Jedna kreska mi została. No ale dobra. Myślę, że dzisiaj na tym zakończymy, ponieważ tak sobie rozłożyłem ten let's play, żeby dwa pierwsze odcinki miały po 2 światy, a ostatnie miały 1 świat. Tak więc póki co żegnam się z wami i do następnego let's playa.